Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na naszej konferencji prasowej zorganizowanej przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. Temat śmieci, a ściślej chcielibyśmy wyjaśnić pewne sprawy. Drodzy Państwo, od kilku dni na terenie naszego miasta, w różnych jego częściach, pojawiają się banery z podobiznami, ściślej ze zdjęciami radnych, którzy podnieśli ręce głosując za podwyżką odbioru śmieci o 8 zł. Drodzy Państwo, w naszej ocenie jest to mimo wszystko ewidentna taka akcja polityczna i pomysłodawcy, żeby nie powiedzieć mijają się z prawdą, ale żeby być bardziej precyzyjnym, są właśnie nieprecyzyjni. Bo o ile faktem stało się, że odpady wzrastają o 8 zł od osoby, chcielibyśmy to podkreślić, to pomysłodawcy tej akcji, aby być w zgodzie z własnym sumieniem, powinni postawić obok tych banerów z podobiznami radnych także banery informacyjne, dlaczego jest taka sytuacja, skąd wynikają te opłaty i dlaczego one są takie, a nie inne. Bo chcę, Szanowni Państwo, przypomnieć, że problem śmieci, wysokości poboru opłat nie dotyczy tylko Grudziądza ani województwa kujawsko-pomorskiego, ale przecież całej Polski. I w związku z tym ta akcja, w naszej ocenie bardzo nieprecyzyjna, powoduje pewien chaos informacyjny wśród naszych mieszkańców, wprowadzając ich w błąd. Dlatego dzisiaj chcielibyśmy naszych mieszkańców raz jeszcze poinformować, dlaczego taka, a nie inna stawka, i chcę podkreślić raz jeszcze, 8 zł od osoby. Głos oddaję Pawłowi Napolskiemu. Szanowni Państwo, stawka opłat za wywóz odpadów wzrosła. Wszyscy wiemy, że wzrasta ona w całej Polsce. Składa się na to wiele czynników. Na niektóre z nich mamy wpływ, ale na zdecydowaną większość tego wpływu nie mamy. Za chwileczkę przedstawimy Państwu tutaj informacje, na co mamy wpływ, a na co tego wpływu nie mamy. Jeżeli mówimy o tych działaniach, na które my jako samorząd nie mamy wpływu, jest ich cała masa. Samorząd, Rada Miejska Grudziądza i Prezydent Grudziądza nie mają wpływu na ustawy sejmowe dotyczące gospodarowania odpadami, na podstawie których funkcjonuje nasz miejski system gospodarowania odpadami. Nie mamy wpływu na rozporządzenia rządowe dotyczące odpadów, które generują wysokie koszty funkcjonowania całego systemu. Nie mamy wpływu na zakaz dopłacania środków z budżetu miasta. Gdyby tego zakazu nie było, opłaty za wywóz i odbiór nieczystości nie musiałyby wzrosnąć, ponieważ moglibyśmy te środki dołożyć z budżetu miasta. Niestety ustawa nam na to nie pozwala. Nie mamy wpływu wreszcie na rządową decyzję o 130% wzroście opłaty środowiskowej. Nie mamy wpływu na rządowy nakaz realizacji milionowych inwestycji, między innymi na wysypisku składowisku śmieci w Zakurzewie. Nie mamy wpływu na ustawowy nakaz wnoszenia wysokich zabezpieczeń. Nie mamy wreszcie wpływu na wzrost podatku od nieruchomości w Zakurzewie. Nie mamy wpływu na związany z rządowym rozporządzeniem gigantyczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów. Wzrost o ponad 2000%, Szanowni Państwo, w stosunku do roku 2015, gdy ten zakaz nie obowiązywał. Nie mamy wpływu na wzrost kosztów energii elektrycznej, stawek za ubezpieczenia, kosztów pracy i nie mamy wpływu również na obowiązek segregacji coraz większej liczby odpadów. Należy pamiętać, że mieszkańcy Grudziądza bardzo dużo segregują odpadów, jednakże jeżeli w pojemniku na plastik znajdzie się popiół, bądź znajdzie się papier, albo znajdzie się szklana butelka, wówczas ten cały pojemnik, jeżeli tego odpadu zmieszanego będzie więcej niż 10%, będzie traktowany jako odpad zmieszany i nie będziemy płacili za tonę 220 zł, a 570, co generuje gigantyczne koszty. Na co, Szanowni Państwo, mamy wpływ? Mogę jedno zdanie? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, bardzo ważnym elementem tej układanki, na co nie mamy wpływ, jest punkt trzeci, czyli zakaz dopłacania środków z budżetu miasta. Szanowni mieszkańcy, cała sprawa polega na tym, że ustawodawca powiedział jasno, gmina, miasto Grudziądz nie może dokładać do wywozu śmieci. Czyli mówiąc wprost, pieniądze zebrane od mieszkańców
muszą zrównoważyć się z ceną, którą zaproponuje oferent na wywóz śmieci. I ona najlepiej jakby zrównoważyła się na zero. My nie możemy dołożyć ani złotówki do tego, bo z automatu miasto poniesie z tego tytułu konsekwencje. Podkreślmy raz jeszcze, nie możemy tego zrobić, bo tak mówi ustawa. Co prawda słyszy się, a pewnie najlepszym rozwiązaniem byłoby, o czym mówił przed chwilą radny na Polski, że gdybyśmy mieli taką możliwość, bo słyszy się tu i ówdzie, że najlepszym rozwiązaniem rzeczywiście byłoby, gdyby miasta, gminy miały taką możliwość dopłacania. Wtedy rzeczywiście jako radni możemy pochylić się nad tym i zadbać o to, aby ta stawka była jak najniższa. A więc podkreślmy raz jeszcze, ten system zbierania pieniędzy od mieszkańców z kwotą, którą proponuje firma, która będzie wywoziła, musi wyjść na zero. My nie możemy do tego dołożyć ani złotówki. Szanowni Państwo, na co mamy wpływ? Jest to nieduża lista. Mamy wpływ na wybór metody naliczania opłaty. Możemy wybrać albo od metra sześciennego zużytej wody, albo od metra kwadratowego zamieszkiwanego lokalu, czyli mieszkania bądź domu, albo od liczby zamieszkujących osób, czyli od osoby, krótko mówiąc, albo od gospodarstwa domowego, nie dzieląc na liczbę osób, czyli gospodarstwo jednoosobowe zapłaciłoby tyle samo, co gospodarstwo dziesięcioosobowe. Mamy wpływ na częstotliwość wywozu odpadów. Należy jednak się zastanowić, czy chcielibyśmy ograniczyć tę częstotliwość i aby w naszych śmietnikach, czy śmietnikach zlokalizowanych pod naszymi domami, blokami, zalegały śmieci i wydobywał się niezbyt przyjemny zapach. Mamy możliwość ograniczenia mycia pojemników na odpady, gdyż zależy od nas częstotliwość mycia tych pojemników. Jednakże znowu zadajemy sobie pytanie, czy chcemy, aby pojemniki były myte rzadziej. W Grudziądzu myte są 5 razy w roku. W innych miastach jest to myte 2 razy w roku. W związku z tym koszty, które generuje system, moglibyśmy ograniczyć, ale wiązałoby to się z jakimś niekomfortem w życiu mieszkańców. Dlatego mieszkańcy muszą odpowiedzieć sobie i w pewnym sensie może też nam, czy chcą, aby były odpady wywożone rzadziej i zalegały pod ich blokami, oraz czy kontenery mają być myte rzadziej, co będzie wiązało się z tym, że będą przez dłuższy czas brudne. Na co mają wpływ mieszkańcy? I my jako radni, którzy też jesteśmy mieszkańcami, tak? Na poziom segregacji odpadów. Czyli im będziemy częściej segregować, więcej segregować odpadów i do pojemników, które są przeznaczone choćby na szklaną butelkę, nie będziemy wrzucać plastikowej butelki, nie będziemy wrzucać popiołu czy papieru, co generuje dodatkowe koszty, wówczas ten system będzie funkcjonował taniej. Mamy również wpływ na ilość i rodzaj produkowanych śmieci. Jeżeli będziemy produkować mniej śmieci, czyli będziemy kupować mniej pojemników plastikowych czy toreb plastikowych, będziemy płacić relatywnie mniej. Szanowni Państwo, wreszcie to, o czym mówił przed chwileczką radny Tomasz Smolarek. Z czego wynika ta opłata? Otóż, dlaczego musimy płacić więcej za śmieci? Musimy płacić więcej za śmieci, ponieważ opłata, którą zebralibyśmy w budżecie miasta po stawce 20 zł za osobę, stanowiłaby 18 milionów złotych. Zgodnie z tymi obowiązującymi przepisami nie możemy dokładać do systemu, a system kosztuje 22,3 miliona złotych, czyli miasto zorganizowało przetargi, zorganizowało licytacje, dzięki temu uzyskało najniższą z możliwych stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ta najniższa z możliwych stawka to jest 22,3 miliona złotych. Jeżeli zebralibyśmy 20 zł od osoby co miesiąc przez 12 miesięcy, zebralibyśmy 18 milionów złotych. Wówczas w budżecie miasta zabrakłoby 4,3 miliona złotych, a na to nie pozwalają przepisy. W związku z tym tą kwotę 4,3 miliona złotych musimy zebrać jeszcze w tym roku. Nie możemy jej zebrać od stycznia, ponieważ przepisy nie działają wstecz. W związku z tym stawkę tą musieliśmy rozbić na zdecydowanie mniejszą liczbę miesięcy i będzie ona obowiązywała dopiero od maja, mieszkańcy zapłacą ją de facto w czerwcu. Także gdybyśmy chcieli podnieść stawkę od 1 stycznia, wówczas byśmy musieli ją zgodnie z obowiązującym prawem podnieść do poziomu 25 zł. W związku z tym, że podnosimy ją od 1 maja,
wówczas ta stawka musi wynosić niestety 28 zł. Mówię musi, ponieważ do tego nas zobowiązuje ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach, na którą nie mamy wpływu, która mówi jasno, system musi się bilansować. U nas system przy stawce 20 zł nie bilansowałby się, ponieważ zabrakłoby 4,3 miliona złotych. W związku z tym podwyżka była konieczna i wynikała tylko i wyłącznie z obowiązujących w Polsce przepisów, na co Rada Miejska nie ma wpływu. Szanowni Państwo, ta podwyżka dotyczy nas, dotyczy naszych rodzin, dotyczy naszych przyjaciół, znajomych. Czy, Szanowni Państwo, odpowiedzcie sobie na pytanie, czy naszą intencją, gdybyśmy nie musieli przestrzegać obowiązującego prawa, byłoby podnoszenie stawki dla naszych rodzin, dla naszych przyjaciół, znajomych? No nie jesteśmy, Szanowni Państwo, tutaj jakimiś desperatami i nikt z nas nie lubi, że tak powiem, krzywdzić drugiego człowieka, ale także krzywdzić siebie. W związku z tym, gdybyśmy nie musieli podnosić tych opłat za wywóz nieczystości, wówczas tego byśmy nie zrobili. Zobowiązuje nas do tego prawo, a prawa jako samorząd musimy przestrzegać. W związku z tym ta podwyżka. Nie wiem, czy jeszcze ktoś z Państwa tutaj ma pytania albo chciałby się odnieść. Ja mam pytanie odnośnie tych kosztów. Czy radni przyjrzeli się tej kwocie 22,3 miliona? Co na to się składa? Tak, Szanowni Państwo, przyjrzeliśmy się tej kwocie, analizowaliśmy ją w momencie, gdy procedowany był projekt uchwały. Na tą kwotę składa się zagospodarowanie odpadów w Zakurzewie, na tą kwotę składa się odbiór odpadów, wszelkie opłaty, między innymi opłata środowiskowa, opłata za wywóz czy zagospodarowanie odpadów kalorycznych, która wzrosła o ponad 2000%, między innymi wyższe koszty energii, wyższe koszty po stronie pracodawcy. Te wszystkie czynniki, na które Rada Miejska nie ma wpływu, znajdują się właśnie w tej kwocie i powodują, że ta kwota jest zdecydowanie wyższa. Także można to rozbić na czynniki pierwsze. Radni podnosili, że na przykład koszty pracowników można byłoby przyjrzeć się, bo na przykład wszyscy wiemy, że są stanowiska specjalnie utworzone na przykład dla radnego Kowarowskiego, który na przykład generuje jakieś koszty, które są w tej kwocie. No, ale to chyba nie na tym etapie. To znaczy, nie wiem inaczej. Powiem tak. Rzeczywiście pan radny Kowarowski pracuje w Zakurzewie, kolokwialnie mówiąc. Rzeczywiście jakiś groszowy może wskaźnik w stosunku do tych całych 22-3 milionów, bo pan radny nie zarabia tyle, z tego co wiem, pewnie znajduje się w tej opłacie. Jednakże tutaj, jeżeli mówimy o kosztach pracowniczych, to ja bym bardziej się skupił na tym, że ze względu na to, iż segregowalność odpadów nie jest wystarczająca, kiedyś w Zakurzewie pracowało 35 pracowników bodajże, którzy zajmowali się segregacją odpadów. Dzisiaj tych pracowników pracuje 70 i rzeczywiście generuje to wyższe koszty funkcjonowania systemu. Oczywiście pan radny Kowarowski, biorąc uposażenie z miejskiej spółki, też to uposażenie się wpisuje. Jednakże stanowi to, z tego co pamiętam, procent tej, albo promil tej kwoty. No ale to jest jedna z wielu osób. Tam wiele stanowisk zostało otworzonych w tej spółce. Znaczy nie wiem, czy w Zakurzewie, bo inaczej. Za śmieci płacimy tylko inaczej. Koszty funkcjonowania systemu związane ze śmieciami generowane są tylko i wyłącznie przez ten obszar, przez tą strefę związaną ze śmieciami. Czyli jeżeli ktoś jest zatrudniony przy, nie wiem, badaniu wody, no to nie jest ujmowany w kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Jeżeli ktoś jest zatrudniony, nie wiem, przy odczytywaniu liczników za wodę, to również nie jest ujmowany w tym systemie. W tym systemie są ujęte tylko i wyłącznie koszty pracownicze, związane tylko i wyłącznie z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. No ale kluczowym jest chyba jednak to, że ta kwota wynika z tej czerwonej tablicy i oferent, który przystępuje do przetargu, później do negocjacji, do licytacji, przede wszystkim bierze pod uwagę wszystkie te elementy, które są finalnym efektem tej kwoty 22,3. I to powinniśmy, Szanowni Państwo, wiedzieć. My naprawdę nie mamy żadnego wpływu na cenę, którą zaoferuje, tą końcową. My możemy co najwyżej ściskać kciuki, że podczas licytacji ta cena będzie jeszcze niższa. Gdybyśmy mogli sami wytypowywać, jak to było przed
2013 rokiem, kiedy zmieniła się ustawa, to pewnie byłoby łatwiej, pewnie byłoby wygodniej nam rozmawiać z lokalnym przewoźnikiem, który robiłby taką usługę dla Grudziądza. Natomiast dziś wiecie Państwo, jacy potentaci są na rynku. Remondis, Alba i tak dalej, i tak dalej. Dobrze się stało, że mamy przynajmniej także i przewoźnika z Grudziądza, który spróbował swoich sił. Natomiast proszę pamiętać o tym raz jeszcze. Ta kwota bierze generalnie się z tej czerwonej tablicy, z tych kilku tutaj informacji, na które radni nie tylko Grudziądza, ale innych samorządów w Polsce nie mają wpływu.